Hej, cześć, witajcie. Z tej strony z Maslo. Nie tak dawno temu nagrałem materiał na temat karty graficznej za 5 zł. No i z tego co widziałem, ten film Wam bardzo się spodobał. No i pod nim najpopularniejszy komentarz sugerował, żeby zwiększyć cenę do 50 zł. No jakże mógłbym Wam odmówić po tak dużej ilości łapek w górę. Dlatego kupiłem kartę za 5 dych. A w sumie to 2. A w sumie to 3. No co, jak się bawić, to się bawić, nie? Zważywszy na to, że obecnie ceny nowych kart graficznych są absurdalnie wysokie, to myślę, że będzie to naprawdę ciekawy temat. Swoją drogą, jak ktoś z Was chce sprawdzić, ile obecnie kosztują karty graficzne, to macie link w opisie, ale pamiętajcie, że sprawdzacie to na własną odpowiedzialność, bo to, co się zobaczyło, to się już nie odzobaczy. W każdym razie, wracając do tematu, powiem Wam, że wybranie karty za 50 zł było trudniejsze niż początkowo przypuszczałem. Bo w momencie, gdy kupowałem kartę graficzną za 5 zł, no to po prostu wybierałem najtańszą i nie spodziewałem się, ani nie oczekiwałem zbyt wiele. Ale w momencie, gdy kupujemy już kartę za 50 zł, no to fajnie by było, żeby miała ona jakiś sens, nie? I szczerze mówiąc, można bardzo dużo modeli różnych kart graficznych znaleźć za 50 zł, ale problemem jest to, że nie ma zbyt wiele testów we współczesnych grach. Jedyne co możemy znaleźć to testy w grach pokroju Crysisa, Battlefielda 3 czy Far Crya 2. I jasne, to były naprawdę spoko gry, ale co mnie osobiście interesuje, to to, czy za 50 zł można kupić kartę graficzną, która faktycznie będzie miała jakiś sens i odpali współczesne gry, w które faktycznie ludzie grają, pokroju LoLa, Minecrafta, Apexa czy innego Valoranta. I właśnie to z tego powodu było mi się ciężko zdecydować i z tego powodu właśnie wybrałem 3 karty. Pierwszą kartą, którą kupiłem, była to Nvidia GeForce 9600 GT. No już naprawdę w dzisiejszych czasach konkretny klasyk. Mamy tutaj konkretnie wydanie od Asusa. W drugiej kolejności kupiłem tą kartę, była to Nvidia GeForce GT 610. To jest konkretnie wydanie od Zotaka z pasywnym wchłodzeniem. I ta karta, szczerze mówiąc, nigdy nie była specjalnie projektowana z myślą o graniu, ale jest sporo nowsza niż 9600 GT, więc może być ciekawie. No i pomyślałem, że dorzucimy także Radeona do tego całego miksu, dlatego wziąłem tutaj kartę ATI Radeon HD 4870, konkretnie w wydaniu Gigabyte'a. I jako taki fun fact, była to karta z mojego pierwszego peceta, który był faktycznie mój. Więc dzisiejsze starcie tytanów będzie naprawdę dość interesujące. Zasadniczo kupując kartę za 50 zł mamy naprawdę sporo problemów. Po pierwsze, wsparcie sterowników. Na dobrą sprawę wszystkie z tych 3 kart, które dzisiaj Wam prezentuję, już dawno zakończyły swoje oficjalne wsparcie. I co za tym idzie, czasami sterowniki mogą być niestabilne i możemy doświadczyć jakieś losowe blue screeny właśnie przez to, że karty graficzne mają stare drivery. Drugim problemem, który mają te karty, jest po prostu mała ilość pamięci VRAM. Przykładowo ten 9600 GT ma zaledwie 512 MB pamięci GDDR3. No jak na dzisiejsze standardy jest to po prostu śmiesznie mało. GT 610 wypada tutaj nieco lepiej, bo ma 1 GB pamięci DDR3. A najlepiej z całej trójki wypada tutaj Radeon HD 4870, który również ma 1 GB pamięci VRAM, ale jest to pamięć na kościach GDDR5, co ciekawe. Ale powiem Wam, to wszystko to jest jeszcze małe piwo, bo największym problemem tych kart graficznych jest to, że nie wspierają one współczesnych API. Chodzi tutaj przede wszystkim o DirectX-a. Otóż tak się składa, że 9600 GT oraz Radeon HD 4870 wspierają maksymalnie DirectX w wersji 10.1. Niestety, dużo już współczesnych gier esportowych przestawia się na DirectX-a 11, a niektóre celują już nawet w DX12, więc to będzie naprawdę spory problem, bo najzwyczajniej wiele gier się nie chce już uruchomić. Co zaskakujące, akurat najlepiej z całej trójki pod tym kątem wypada GT 610, który teoretycznie jest najsłabszą kartą, ale właśnie wspiera DirectX 11. Co za tym idzie, będzie on w stanie uruchomić więcej gier niż teoretycznie mocniejszy 9600 GT. Jak więc sami widzicie, problemów tutaj jest naprawdę kilka i bardzo ciężko tak po prostu surowo patrząc na specyfikację stwierdzić, która z tych kart będzie najlepsza.
Dlatego przechodzimy do testów. Ja oczywiście testowałem te karty graficzne na swojej platformie testowej z bardzo mocnym procesorem, tak żeby nie ograniczać kart, jak zwykle to zresztą robię, ale spokojnie te karty poradzą sobie z dużo słabszymi procesorami i o tym zresztą jeszcze pogadamy później. Zaczynamy od 9600 GT. Po pierwsze, ta karta graficzna nie chciała współpracować z moją kartą do przechwytywania, więc musiałem monitor nagrywać kamerą. Po drugie, sterowniki. Najnowsze z 2016 roku da się pobrać i na całe szczęście instalują się pod Windowsem 10 i nie napotkałem tutaj w sumie żadnych poważniejszych problemów. League of Legends działa akurat na tej karcie zaskakująco dobrze. Na ustawieniach najwyższych możemy liczyć na 89 klatek na sekundę średnio. Naprawdę bardzo fajny wynik. A gdybyśmy chcieli jeszcze więcej FPS-ów, no to śmiało moglibyśmy w LoLu obniżyć troszeczkę ustawienia, no i wtedy myślę, że setka nie byłaby problemem. Dalej, pozostając w klimatach Riot Games, pomyślałem, że odpalimy Valoranta, ale cóż za niespodzianka, Valorant się nie uruchamia, bo wymaga DirectX'a 11. Zresztą bardzo podobna sytuacja jest z Fortnite'em. On również nie chce się uruchomić, bo wymaga już od jakiegoś czasu DirectX'a 11. Na całe szczęście bez większych problemów uruchamia się Minecraft i śmiga naprawdę zaskakująco dobrze. 114 klatek na sekundę średnio, to naprawdę fajny wynik i jest to na ustawieniach domyślnych. Gdybyśmy chcieli więcej klatek, spokojnie moglibyśmy nieco obniżyć ustawienia graficzne. Dalej przeskakujemy do Counter-Strike'a Global Offensive, który działa na DirectX 9. Niestety jednak na ustawieniach najniższych i na rozdzielczości Full HD, pomimo że średnio niby na Daście 2 wyciągamy 53 klatki, to w rzeczywistości mamy wartości 1% low na poziomie 20, co oznacza, że gra ma bardzo częste nagłe spadki FPS-ów. Przez to osobiście ja nie byłem w stanie nikogo w CS-ie zabić i grało się w tą grę naprawdę koszmarnie. Gdyby ktoś z Was chciał grać na 800x600 jak prosi, no to może by się dało, ale na Full HD raczej słabo. Zostając w klimacie shooterów, Apex Legends również nie chce się uruchomić przez wzgląd na braku wsparcia dla DirectX 11. Na całe szczęście odpala się GTA 5, które korzysta z DirectX'a 10 lub 10.1. Na ustawieniach najniższych, jakie GTA 5 umożliwia ustawić, osiągamy 26 klatek na sekundę średnio przy 16.1% low. No nie jest to wynik jakiś super powalający, ale możemy obniżyć sobie rozdzielczość do 720p i tam GTA 5 śmiga już na poziomie 44 klatek średnio i spokojnie dałoby się w niego pograć. Testowałem oczywiście naszego kultowego Wiedźmina 3, ale no, co niespodzianką nie będzie, również nie chce się uruchomić przez wzgląd na brak wsparcia DirectX'a 11. Co ciekawe, uruchomiła się Forza Horizon 4, która wymaga DirectX'a 12. Serio, oczy miałem wielkości 5 złotówek, jak to zobaczyłem. I co ciekawe, gra nawet uruchomiła się do menu, ale w momencie, gdy zaczęliśmy wczytywać świat, no to mieliśmy po prostu czarny ekran. Więc Microsoft nie kłamał z tymi wymaganiami. Na 9600 GT nie zadziała. No i dalej przeskakujemy do GT 610. Najnowsze sterowniki z 2018 roku da się pobrać i bez problemu instalują się na Windowsie 10. No całkiem niezły start. Chociaż szczerze mówiąc w League of Legends przy ustawieniach najwyższych no wygląda to dość słabo. 38 klatek średnio. Szczerze mówiąc mało zadowalający wynik. W momencie gdy obniżymy sobie ustawienia na niskie jesteśmy w stanie wyciągnąć okolice tych powiedzmy 60 klatek, ale z licznymi spadkami poniżej tej wartości, więc no, od biedy dałoby się pograć, ale szału nie ma. Jednak jak mówiłem wcześniej, ta karta obsługuje DX11, co za tym idzie uruchamia Valoranta i ten działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. 58 klatek średnio, 38.1% low, więc nie mamy jakichś nagłych spadków FPS-ów i normalnie byłem w stanie w Valorancie ludzi zabijać i ta gra śmigała nawet całkiem spoko. Okej, tyłka to nie urywa, ale spokojnie dałoby się pograć. Dalej przetestowałem Fortnite'a, którego włączyłem w specjalny tryb super wydajności, który obecnie jest w trybie alfa i ustawiłem skalowanie rozdzielczości na poziomie 50%, czyli realistycznie Fortnite działał w 720p. I szczerze mówiąc działał całkiem nieźle, bo wyciągaliśmy 44 klatki na sekundę średnio, przy 1% low 26, więc też nie było jakichś nagłych, gwałtownych spadków. Szczerze mówiąc od biedy dałoby się pograć.
Od biedy też dałoby się pograć w Minecrafta, który na tej karcie akurat wyciąga 47 klatek na sekundę średnio, więc jest to ponad dwa razy mniej niż na 9600 GT, ale oczywiście zawsze można dograć Optifine'a albo obniżyć nieco ustawienia. Counter-Strike Global Offensive to jest dramat. Szczerze mówiąc, ta gra totalnie jest niegrywalna na tej karcie graficznej. Mamy tutaj jeszcze mniej klatek niż na 9600 GT, więc szczerze mówiąc, ta karta do CS-a moim zdaniem kompletnie się nie nadaje. I nie nadaje się też kompletnie do Apex Legends, który uruchomił się tym razem przez to, że mamy wsparcie dla DX11, ale jak sami widzicie, to jest taka sieczka, że wierzcie mi, nawet testowanie tego trochę sprawiło mi bólu i trochę radości, co jest podejrzane, bo powiem wam, że trochę się uśmiałem. GTA 5 z kolei działa bardzo słabo. Na rozdzielczości 720p maksymalnie wyciągamy 23 klatki na sekundę średnio, więc pod tą grę ta karta raczej się nie nadaje. Ale co ciekawe, uruchomił się Wiedźmin 3. No ale jak sami widzicie, wyniki są bardzo zbliżone do tego, co prezentowała karta za 5 zł, czyli no pokaz slajdów rodem z PowerPointa, okolice 6 klatek na sekundę, w sumie obniżenie rozdzielczości również niewiele daje. Słowem, dramat. Forza Horizon 4 nie uruchamia się, bo nie mamy wsparcia dla DX12. No dobra, i lecimy z Radeonem HD 4870. Najnowsze sterowniki z 2013 roku pod Windowsa 8. Masakra. Żeby było gorzej, nie instalują one się kompletnie pod Windowsem 10. No po prostu koszmar. Na całe szczęście Windows 10 dociąga sobie jakieś domyślne drivery z 2015, których na stronie AMD co ciekawe nie da się znaleźć i one, no, działają. Powiedzmy, o tym działaniu driverów za chwilę. League of Legends działało najlepiej z całej trójki na tej karcie, bo wyciągaliśmy okolice 103 FPS-ów, 91% low. No szczerze mówiąc, najlepszy wynik w LoLu, jaki dotychczas widzieliśmy. Valorant nie uruchamia się. Fortnite nie uruchamia się. Nie mamy DX-a 11. Minecraft natomiast działa i działa również bardzo spoko. 104 klatki na sekundę średnio, ciutkę gorzej niż 9600 GT, ale generalnie powiedzmy, Minecraft byłby na tej karcie bez problemu grywalny. CSGO z kolei działał również najlepiej na Radeonie. I tutaj wyciągaliśmy 100 klatek średnio na Duście 2 przy 1% low 43. No i to już były wartości, które ja uznałbym za grywalne. No i teraz dla odmiany byłem w stanie kogoś zastrzelić w CS-ie, no i nie miałem ochoty wyrzucić komputera przez okno, więc... Cóż, ta karta w CS-ie radzi sobie naprawdę całkiem spoko. Apex Legends, taka sama sytuacja jak z 9600 GT, brak DX-a 11, nie uruchamia się. GTA 5 natomiast jest fantastycznym przykładem na to, że brak wsparcia sterowników też może być konkretnym problemem. Jak widzicie, GTA 5 działało tylko i wyłącznie w okienku na rozdzielczości 800x600 i za Chiny nie chciało przeskoczyć w pełny ekran. Próbowałem wszystkiego, linii poleceń, kombinacji klawisz i zwykłych ustawień w grze. Nie działa i koniec. Co mu zrobisz, jak mu nic nie zrobisz? Co z tego, że GTA 5 teoretycznie działałoby najlepiej na tej karcie, jak musimy grać w nie na małym okienku? No, żadna mi to przyjemność. Wiedźmin 3 również się nie odpala, bo jak mówiłem, nie mamy tutaj wsparcia dla DX11. Forza Horizon 4 również się nie odpala. Teraz wrzucę wam jeszcze zbiorcze wykresy, tak żebyście mogli zobaczyć czarno na białym, jak to wygląda, a ja omówię, czy realnie są jakieś zastosowania dla tych kart. No, jeżeli chcecie uruchamiać starsze gierki, no to spoko. Nadadzą się takie karty graficzne również do diagnozy komputerów, jeżeli czasami to robicie, bo nie kosztują one zbyt dużo. No i co ciekawe, wszystkie z tych kart graficznych pozwolą nam na uruchomienie serwisów streamingowych, takich jak GeForce Now, Google Stadia czy xCloud. Więc o ile ktoś z was może nie mieć super mocnego kompa, powiedzmy, że te serwisy streamingowe mogą nas uratować. Nagrywałem swoją drogą o tym film, możecie sobie kliknąć tutaj w kartę i zobaczyć. Natomiast odpowiadając na pytanie, którą kartę graficzną by wybrał, szczerze mówiąc, żadną, bo tak naprawdę nie ma tutaj żadnej dobrej odpowiedzi, bo jak sami widzieliście, wszystko sprowadza się do tego, w co gracie i na czym wam zależy. Jeżeli gracie w CS-a, no to w ciemno poleciłbym wam Radeona, bo on po prostu wypadł tam najlepiej. Natomiast jeżeli gracie w ligę,
Minecrafta i GTA, szczerze mówiąc, wziąłbym mimo wszystko 9600 GT, bo przynajmniej ma drivery pod Windowsa 10, które działają i nie robią żadnych cyrków. I te gry działają na tej karcie całkiem przyzwoicie, tak bym powiedział. Natomiast jeżeli ktoś z Was gra w Valoranta albo chcecie pograć w Fortnite'a, no to tak naprawdę jedyny wybór to jest GT 610, bo ona wspiera DirectX 11, a te gry tego wymagają. Natomiast gdyby ktoś z Was faktycznie chciał sobie kupić taką kartę i zastanawia się, jaki procesor trzeba mieć, no wydaje mi się, że każdy dwurdzeniowy procesor w górę będzie ok. Jeżeli macie jakieś Core 2 Duo albo jakiegoś dziwnego Pentiuma dwurdzeniowego, wydaje mi się, że będzie ok do tych kart graficznych. Analogicznie, jeżeli macie jakiegoś Athlona 64 dwurdzeniowego, czterordzeniowego, jakiegoś Phenoma, wszystko będzie spoko. No i tak naprawdę górnego limitu nie ma, bo jak sami widzieliście, wszystko działało bez problemu na najnowszej platformie testowej z topowym Ryzenem, więc górnego limitu nie ma. Dolny, powiedzmy, że tam jakiś jest, chociaż, no mówię, raczej każdy z Was już ma co najmniej dwurdzeniowy procesor. No, więc to była naprawdę bardzo ciekawa przygoda jak dla mnie. Dajcie mi znać w komentarzach, do ilu tym razem podnosimy budżet. Co? Karty graficzne za stówkę? Zobaczymy, czy będzie trochę lepiej. Dajcie znać w komentarzach, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.